Kiedy patrzysz na jezioro lub rzekę, podziwiasz przede wszystkim wodę. Czasem może widzisz otaczającą ją roślinność. Pewnie wiesz, że w wodzie pływają ryby, żaby, ale czy wiesz, że jest tam tysiące mniejszych i większych stworzeń, z których część stanowią owady? Nawet zwykła kałuża jest miejscem życia nawet kilkudziesięciu różnych wodnych organizmów. Większości z nich nie widzimy, bo są zbyt małe albo prowadzą skryty tryb życia. Ewentualnie znajdują się w zbiorniku tylko przez jakiś czas. Ten niezwykły i tajemniczy świat wodnych stworzeń jest niesamowity niczym kino akcji. Toczy się tam nieustanna walka o przetrwanie, która przypomina trochę filmy science fiction. Larwy ważek niczym smoki czyhają przyczajone w mule nieruchomo, aż przepłynie nad nimi ich ofiara. W toni pływają niczym statki piratów, larwy pluskwiaków wyposażone w kolce jadowe. Między nimi przemykają spłoszone larwy jętek, wachlując jak księżniczki brzegami swych sukien filigranowymi skrzelami. Jesienią świat ten zyskuje jeszcze na tajemniczości, ponieważ wszystkie owady chowają się w mule, zagrzebują się tak, aby przetrwać zimę. Czas, kiedy możemy je obserwować, to okres ciepły, od wiosny do jesieni, ponieważ mamy do czynienia ze zwierzętami zmiennocieplnymi, które muszą chronić się przed nadmierną utratą ciepła. Jak wyglądają owady żyjące w wodzie? Czy całe życie związane są z wodą? Czy skoro żyją w wodzie, potrafią latać? Tego dowiecie się na dzisiejszych zajęciach.